Witam Państwa, nazywam się Maciej Hołuj i będę miał przyjemność prowadzenia nowego programu sportowego w telewizji ITV Myślenicy. Do studia będziemy zapraszać sportowców, trenerów i działaczy. Zapraszam serdecznie, wrzuć na sport. Witam Państwa w kolejnym odcinku Wrzuć na Sport. Dzisiaj naszymi gośćmi są wspaniali speedballiści Marcelina Ryś i Zbigniew Bizoń, reprezentujący Stowarzyszenie Sportownia z Poręby. Chciałbym zacząć z Wami rozmowę od tego, abyście wyjaśnili naszym widzom, na czym polega speedball. Jest to niewątpliwie ciągle dyscyplina sportu niszowa dla nas tutaj w Polsce. Więc rozpocznijmy naszą rozmowę od wyjaśnienia, na czym ten speedball polega. Zbyszku, może Ty jako... Oczywiście. Speedball jest to sport rakietkowy z wykorzystaniem dwóch rakietek. Statyw, który składa się z podstawy, na nim nakładamy maszt i na to jest piłka, która jest na żyłce około 1,5 metra. Naszym zadaniem jest odbijanie piłki albo na forehand, albo na backhand. Możemy do tego wykorzystać albo naszą prawą rękę, lewą rękę lub równocześnie możemy odbijać dwoma rękami naraz. Powiedz mi, skąd ten speedball się pojawił u nas w Polsce? Czy on był sprowadzony z Egiptu, a pierwszą osobą, która zaszczepiła ten sport tutaj w naszym regionie jest pani Izabela. Ja byłem w roli osoby, która będzie się szkoliła, w roli trenera, ale to może na inny raz. Czy możemy przybliżyć postać pani Izabeli? Bo to pani Izabela jest prezesem Stowarzyszenia Sportownia, która w 2015 roku zaczęła działalność z myślą nie tylko o sporcie speedball, bo to była jakby jedna z części, ale tak samo o rozwoju i o pracy z młodzieżą i w różnych ośrodkach społecznych typu powstała leśna baza, na której też tam przychodzi młodzież i razem tam spędzamy czas w różnych ekologicznych projektach. Rozumiem, że speedball jest dla Was dyscypliną wiodącą sportowną. Tak. Proszę Cię, powiedz jeszcze, bo z mojej wiedzy wynika, że speedball ma różne odmiany, prawda? Są duety, mogą uprawiać ten sport i tak dalej. Proszę, wymień te kategorie. Tak, mamy grę singlową, gdzie gramy z przeciwnikiem. Mamy grę deblową, gdzie tutaj mamy już trzy możliwości. Albo panowie grają na siebie, albo panie grają na siebie, lub mamy tą samą dyscyplinę, tylko że w sposób mieszany. Czyli jest chłopak z dziewczyną, naprzeciwko taka sama para i oni razem rywalizują. Rozumiem. Zwracam się teraz do Ciebie, Marcelino. Jesteś mistrzynią świata z ubiegłego roku indywidualną i wicemistrzynią świata z tego roku drużynową, prawda? Dokładnie. Powiedz, proszę Cię, kiedy zaczynałaś przygodę ze speedballem i dlaczego akurat wybrałaś speedball? Moją przygodę ze speedballem zaczęłam w 2017 roku. Mniej więcej w maju, kiedy to pan Zbyszek przyjechał do nas do szkoły w Porębie i pokazał tamten sport. I wtedy też zaczęły się treningi w Porębie. To była mała grupka, ale wszystkim się podobało. Chodziliśmy raz w tygodniu, graliśmy. I tak naprawdę to myślę, że speedball wybrałam dlatego, że wcześniej grałam dużo w tenisa. Tenisa ziemnego, rozumiem. Tak, dokładnie. Aczkolwiek no, nie do końca pasowała mi grupa i tam były jakieś zgrzyty, dlatego jednak zrezygnowałam i właśnie szukałam czegoś dla siebie w tym stylu. Czy ten speedball zrobił na Tobie wrażenie, ten pokaz w szkole i od tego się wszystko zaczęło, tak? Tak, tak. Powiedz mi, jak doszło do tego, że zostałaś mistrzynią świata? No, ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że trening, tak? No, jednak razem tutaj z moim trenerem dużo treningów w tygodniu mamy i ja też trenuję indywidualnie, siłowo, motorycznie i no, głównie ciężka praca się przekłada na taki sukces. Ile czasu potrzebowałaś na to od rozpoczęcia swojej przygody ze speedballem do zdobycia tytułu? Jak długo to trwało? Około 5 lat. Po 5 latach udało Ci się zdobyć tytuł mistrzyni świata. Tak. Gdzie ten tytuł zdobyłaś? Na Mistrzostwach Świata we Francji. We Francji. Trudno było? Rywalki były mocne? Tak, zwłaszcza rywalka z Egiptu. No jednak to był trzysetowy mecz, bardzo wyczerpujący, więc no, był wysoki poziom.
Rozumiem. Zbyszku, wracam do Ciebie jeszcze. W tym roku na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Turcji, tak, w Istanbule, pełniłeś rolę trenera kadry narodowej. Może powiesz na dwa słowa, jak do tego doszło i jak się w tej funkcji znalazłeś? W tym roku każdy klub wystawiał swojego trenera kadry. Mi się udało dostać, z racji tego, że 5 moich zawodników udało mi się jakby wysłać na Mistrzostwa Świata. Było to dla mnie bardzo ciężkie zajęcie z racji tego, że pierwszy raz musiałem doradzać nie w swoim gronie, czyli w Polsce z zawodnikami, których znamy, ale z całkiem nowymi zawodnikami, gdzie zmienne bardzo szybko musieliśmy wdrażać. To czasami było widać, kiedy udało się zdobyć seta w najcięższych meczach z Egiptem. Kiedy tutaj razem z Marceliną próbowaliśmy wymyślić, w jaki sposób inaczej podejść do meczu, żeby uzyskiwać punkty, a robić mniej błędów. No ale wygląda na to, że sobie wspaniale poradziłeś z tą funkcją, skoro przywieźliście tytuł wicemistrzów świata drużyną. Powiedz mi, czym się kieruje trener przy wyborze zawodników? Powiedziałeś, że 5 zawodników pochodziło ze sportowni, to znaczy, że doskonale ich znałeś. Możesz ich wymienić tak przy okazji, bo zasługują na to. Jest to Jakub Janczak, jest to Zuzanna Malina, Dawid Orawin i Tomasz Bizoń. Plus Marcelina Ryś, która jest z nami obecna. Która jest z nami tutaj dzisiaj. Dobrze, powiedz mi, jak trener kadry narodowej reaguje w czasie meczu? Może podpowiadać coś, może być przy zawodniku? Jak to wygląda? Bo w innych dyscyplinach różnie z tym bywa. Mamy specjalne zasady. Na zasadzie, dopóki trwa punkt, każdy musi zachować ciszę, spokój, nie ma podpowiadania. Po punkcie, czy to wygranym, czy przegranym, możemy krótką informację przekazać zawodnikowi. Następnie w każdym secie mamy 15 sekund przerwy, w której możemy wziąć, my to nazywamy czas. Tutaj możemy coś więcej opowiedzieć, coś zaproponować. Zawodnik często też podczas tej przerwy regeneruje się, odpoczywa. I to są na każdy set takie 15 sekund. Może to wziąć mój zawodnik, może to wziąć zawodnik przeciwnika. I tutaj też mamy odpowiednie zasady na zasadzie, nie możemy wziąć za wcześnie lub za późno, bo to będzie na naszą niekorzyść. Rozumiem. Wracam do Marceliny jeszcze. Marcelino, powiedz mi bardzo Cię proszę, na czym polega Twój trening? Bo rozumiem, że trening czyni mistrza, czyli musisz pewnie dużo trenować. Na czym polega taki trening? Znaczy, ciężko jest mi powiedzieć konkretnie, jak on ma wyglądać, bo tutaj jest jednak rola trenera, tak? Ale mogę mniej więcej powiedzieć, jakby ile ja treningu mam w tego roku, no jak wygląda powiedzmy tydzień. Więc oprócz treningów w klubie, który prowadzi pan Zbyszek, no to jeszcze chodzę tutaj do studia treningowego, też tutaj na rynku właśnie, do mojego trenera Mateusza. Mamy treningi grupowe, motoryczne. Ale to jest też trening stricte w streetballu, w speedballu, czy to jest... To jest trening motoryczny, który ma przygotować nas pod speedball właśnie. No i oprócz tego też w domu czasami, jak się zdarzy dobra pogoda, to czy to zagram, bo mam też swój zestaw, czy to zagram pod domem, czy pójdę pobiegać. To akurat dosyć spontanicznie wychodzi. Jak często trenujesz? Jaki jest godzinowy wymiar tych treningów? Ciężko określić godzinowo, zwłaszcza teraz w zimie, bo jednak jest ich dużo mniej. To są 2 treningi w klubie, 2 treningi właśnie w tym studiu treningowym. No i dodatkowo zdarzy się raz lub 2 razy, kiedy ja po prostu stwierdzę, że idę albo potrenować, albo pobiegać. To tak bardziej, tak jak mówię, losowo wychodzi. Jednak wakacje to mogę przyznać, że to jest trening codziennie, czasami nawet 2 razy dziennie. Czyli reżim treningowy musi być zachowany, dokładnie, żeby zostać mistrzem świata. Powiedz mi jeszcze, bo rozumiem, że speedballista musi mieć swoje jakieś predyspozycje do tego, żeby uprawiać ten sport. Jakie Ty masz predyspozycje? Co jest Twoją silną stroną, co jest słabą? Na pewno dużo mi pomogło to, że wcześniej grałam w tenisa. To dużo mi na pewno dało i siły, i też specyficzne ruchy. Jeśli chodzi o mocną stronę, kurczę, ciężko jest mi wymienić konkretną rzecz podczas gry, powiedzmy, bo uważam, że większość takich umiejętności już posiadam na w miarę dobrym poziomie i nie ma takiej rzeczy, którą mam, nie wiem, dużo lepszą niż inni, ale taką cechą, którą ja w sobie cenię, to jest to, że potrafię ciężko pracować i taka dyscyplina, że nawet jak nie chcę, to idę na ten trening. Jak jestem chora, to idę na ten trening. Potrafisz się zmobilizować. Tak, dokładnie. I to jest to. Powiedz mi, czy ten sukces w postaci tytułu mistrzowskiego i wicemistrzowskiego wzmógł Twój głód, jeśli chodzi o tytuły następne? Będziesz chciała jeszcze obronić ten tytuł? Tak, na pewno. Mam w planach w następnym roku wrócić do tego tytułu mistrzyni świata, ponieważ
No, bardzo się z nim polubiłam i troszkę ciężko było mi go oddać, dlatego na pewno nie przestanę trenować i mam nadzieję, że za rok z nim wrócę do Polski. Będzie trudniej? Oj, na pewno, bo Egipcjanie już zauważyli, że jesteśmy blisko, więc będą na pewno więcej trenować teraz. Dobrze, Zbyszku, jeszcze do Ciebie. Rozmawialiśmy tutaj o Twojej funkcji trenera, ale byłeś też, uprawiałeś też zawodniczo speedball. Uprawiasz nadal? Jeżeli mam tylko czas, to tak. Ale rekreacyjnie czy zawodniczo? Coś pomiędzy. Pomiędzy. Coś pomiędzy. Proszę Cię, przypomnij swoje tytuły w tej dyscyplinie sportu. Na pewno mam tytuł, mam trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w sztafecie. Pamiętasz gdzie? Gdzie te Mistrzostwa Świata były rozgrywane? To była bodajże pierwsza Tunezja. W pierwszej Tunezji udało nam się zdobyć właśnie to mistrzostwo. Plus mam tytuły mistrza i wicemistrza, jeżeli chodzi o grę singlową lub grę super solo w późniejszych latach, ale to już polskie. Rozumiem. Zawody. Czy Twoja funkcja trenera będzie przedłużona? Cały czas jesteś trenerem, będziesz przygotowywał? Mam taką nadzieję, taki jest plan, do tego będziemy dążyć. Proszę, powiedzcie mi jeszcze teraz, bo cały czas się zastanawiam, dlaczego tylko wicemistrzostwo świata, a nie mistrzostwo? Myślę, że jednak tak jak my mamy bardzo dużo doświadczeń i mamy to drugie miejsce i w niektórych meczach to przez nasze doświadczenie zyskiwaliśmy punkty i wygrywaliśmy, tak samo Egipcjanie to jest ich sport narodowy, ich doświadczenie jest bardzo, bardzo duże. Od nich się jeszcze uczymy niektórych dodatkowych rzeczy. Oni cały czas idą do przodu, progresują, więc ścigamy ich. Jesteśmy bardzo w tym dobrzy, z racji tego, że mamy i mistrza w tamtym roku, w tym roku wicemistrzostwo. Czują oddech zaraz za... Jesteście blisko Egipcji. Bardzo blisko. Tam zaraz bardzo blisko, ale jednak to doświadczenie w tym roku udało im się wykorzystać. Słuchajcie, no to dobrze, zapytam Was teraz o najbliższe plany. No jest zima, tak jak powiedziała Marcelina, i te treningi pewnie zeszły pod dach, tak? I trenujecie pod dachem, no bo to jest zresztą taka dyscyplina sportu. Jakie macie plany na przyszły rok? Bo rok się kończy w tej chwili i rozumiem, że to jest koniec sezonu pewnie. Jakie macie plany na przyszły rok? Gdzie będziecie chcieli wziąć udział, w jakich zawodach? Jakie plany treningowe? No rozumiem, że jeśli obrona tytułu mistrzowskiego, no to pewnie wyjazd na Mistrzostwa Świata. Parę słów na ten temat. Na pewno podejście, żeby musimy sobie rozpisać cały rok, czyli jest koniec sezonu, rozpisujemy, które zawody są dla nas najważniejsze, na które musimy przygotować danego zawodnika, plus jego predyspozycje. Tak jak tutaj mamy, Marcelina jest dobra w jednym i w drugim, tak samo niektórzy zawodnicy bardziej wolą iść w jednym kierunku typu gra z przeciwnikiem, więc rozpisanie dla niego, w jaki sposób on ma trenować, nie tylko teraz, nie tylko przed zawodami, ale jak ma wyglądać jego praktycznie cały rok. A jakie plany przed sportownią? Jeżeli chodzi o sportownię, to tutaj muszę już niestety odesłać do pani Izabeli, do pani prezes. Do pani prezes Izabeli. Dobrze. Słuchajcie, kochani, jeszcze chciałbym zapytać Marcelinę o motywację, no bo obrona tytułu, ja rozumiem, że jest w planach, ale jak ty się motywujesz do jeszcze wyższego poziomu i do gry? Szczerze mówiąc, ciężko jest mi powiedzieć, że jakby w jakiś sposób się motywuję, bo ja po prostu nie, jakby staram się nie myśleć o tym, że mi się nie chce, czy nie chce iść na ten trening, czy źle się czuję, tylko po prostu idę na ten trening, bo nie dość, że dążę do tego, co sobie ustaliłam jako cel i jest to dla mnie bardzo ważne, jest to duża część mojego życia, to dodatkowo jednak bardzo lubię to robić i dla mnie treningi to jest przyjemność. Jakkolwiek to zabrzmi, bardzo lubię jakby doprowadzać się czasami do takiego stanu po treningu, że już po prostu nie da się ustać na nogach, bo to jest to, co jakby mnie prowadzi w tym momencie i to jest to, co ja chcę po prostu robić, więc to mi na pewno ułatwia sytuację. Nie potrzebuję takiej motywacji, żeby iść na ten trening, bo ja wstaję rano i ja myślę o tym, żeby na niego pójść po prostu. Czyli rozumiem, że tu jest piłka krótka, speedball jest Twoją przyszłością najbliższą, prawda, jeśli chodzi o, no, o Twoje życie, tak, kariera tak, tak. sportowa. Słuchajcie, no to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam spełnienia Waszych planów. Tobie, Zbyszku, żebyś był jak najdłużej trenerem kadry i doprowadzał takich młodych ludzi jak Marcelina do Mistrzostw Świata. A jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo teraz mi przyszło do głowy. Powiedz mi, czy, bo mieszkasz w Osieczanach, tak? Ja aktualnie w Trzemyśli. W Trzemyśli.
Czy jak idziesz przez swoją miejscowość, czy ktoś ma świadomość, że ty jesteś mistrzynią świata? Nie wydaje Odczuwasz mi się. Odczuwasz to? Nie, nie, na pewno tego nie odczuwam i nie wydaje mi się, żeby dużo osób to wiedziało. Może tam, wiadomo, rodzina, czy tam najbliżsi, czy nawet niektórzy zawodnicy też są z okolic Poręby czy Trzymaści, to oni pewnie wiedzą, ale raczej większość ludzi nie wydaje mi się. No proszę Państwa, mistrzowie świata są wśród nas. Jeszcze raz Wam życzę wszystkiego dobrego i sukcesów w tym sporcie. I dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję również Państwu i do spotkania, do kolejnego spotkania we Wrzucie na Sport. Dziękuję bardzo, do widzenia.